Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia wypadek, uderzenie w drzewo samochodu. Prawdopodobnie kierowca zakleszczony. Wyruszyliśmy zastępem w 6-osobowym składzie. Po dojechaniu stwierdziliśmy, że mężczyzna jest zakleszczony w samochodzie. No jak tam? Nieprzytomna, podłączony tlen, zabezpieczony. Chwilowo. Dobra, otwieramy drzwi, będziemy go ewakuować. Nogi zakleszczone. Dobra. Słuchaj, podaję ci mnie sytuację na miejscu. Jest osoba poszkodowana, uwięziona w samochodzie. Zadysponowałbyś mi zespół ratownictwa medycznego i jeden zastęp. Jak mnie zrozumiałeś? Prawidłowo. Przystąpiliśmy do ewakuacji poszkodowanego narzędziem hydraulicznym. Mężczyzna był nieprzytomny, oddychał. Przekierowaliśmy go na deskę po wyciągnięciu. Raz, dwa, trzy. Dobra. Gotowi? Przysłucha 998, zgłosił Larczycowa 96. Poszkodowany został przejęty przez zespół ratownictwa medycznego. Także my zabezpieczamy miejsce zdarzenia. W ciągu roku nasza jednostka dysponowana 50-60 razy. Dyspozycję dostajemy z Państwowej Straży Pożarnej w formie powiadomienia na aplikację RMIZA. Na tej aplikacji widać wszystko, jakie zdarzenie, do jakiego zdarzenia jedziemy, a dopiero ocenę robimy po dojechaniu na miejsce zdarzenia. Z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotację w formie przewodów do narzędzi hydraulicznych, zestaw ratownictwa medycznego, torbę PSP R1, deskę ortopedyczną i szyny Kramera. Z niecierpliwością czekamy już na nowy samochód, który niebawem dostaniemy. W tym roku żeśmy dostali dotację. Oto kroki, które warto podjąć, będąc świadkiem wypadku samochodowego. Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej odległości od miejsca wypadku, aby uniknąć ryzyka kolejnych kolizji. Natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112. Precyzyjnie podaj lokalizację wypadku, aby służby ratunkowe mogły szybko dotrzeć na miejsce. Jeśli jesteś w stanie, udziel pierwszej pomocy poszkodowanym, ale staraj się nie przemieszczać ich, jeśli nie jest to konieczne, aby uniknąć dodatkowych obrażeń. Jeśli kierowca nie jest w stanie samodzielnie opuścić pojazdu, nie próbuj go wyciągać. Poczekaj na profesjonalistów. Po przybyciu współpracuj ze służbami ratunkowymi, dostarczając im informacji i wsparcia, które mogą być potrzebne. Aby jednak w najwyższym możliwym stopniu uniknąć tego typu sytuacji, Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z podległymi jednostkami podejmuje liczne działania mające promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Mazowszu. Od kilkunastu lat promujemy bezpieczeństwo, między innymi akcja Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, ale także promocja tego bezpiecznego poruszania się po drogach związaną z problematyką ograniczenia widoczności kierowców ciągników siodłowych i naczep. Chcemy uświadomić mieszkańcom województwa mazowieckiego, na jakie zagrożenia muszą zwrócić uwagę. Zatem jak powinniśmy się zachować, gdy w naszym pobliżu porusza się tir? Szczególną ostrożność zachował przy przejściu dla pieszych. Próbować nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Zawsze to jest dla nas też bezpieczeństwo i znak, że ten kierowca nas zauważył, widzi przez tą wielkogabarytowość pojazdu, ma ograniczone widzenie i musimy jako piesi sobie zdawać z tego sprawę. Czy wiesz, z jakimi wyzwaniami mierzy się każdego dnia kierowca autobusu? Specyfika kierowcy autobusu jest bardzo wymagająca dużej koncentracji. To jest wielkogabarytowy pojazd. Musi być ten czas jego reakcji. On musi w lusterku też dojrzeć niebezpieczeństwo, które gdzieś tam czai się związane z pasażerem. Zanim zahamuje, to już może być za późno, możemy zostać zgnieceni, dojść do jakiegoś złamania. Oś pojazdu jest w innym miejscu niż w samochodach osobowych i w momencie skrętu, wykonywania manewrów, czoło tego autobusu znajduje się przez pewien moment na chodniku, na tej zatoczce autobusowej. Dlatego są te żółte pasy wymalowane. Unikajmy takiego nierozważnego poruszania się wokół autobusu. A co w przypadku innych pojazdów wielkogabarytowych, na przykład śmieciarek? Czy też mogą być dla nas zagrożeniem?
nasze śmieciarki poruszają się po tych wąskich uliczkach osiedlowych. To naprawdę jest duże wyzwanie dla nich. W większości pojazdów wielkogabarytowych są wysyłane pojedyncze sygnały dźwiękowe, które dodatkowo mają ostrzec osobę. Przede wszystkim piesi muszą szczególną ostrożność zachować, bo jeszcze mniejsza widoczność jest dookoła tego pojazdu niż w autobusie, niż w ciągniku siodłowym. Przecież my wszyscy tak naprawdę jesteśmy pieszymi rowerzystami, nie tylko jesteśmy kierowcami. Wymiennie te funkcje w naszym ruchu drogowym sprawujemy. Samorząd Mazowsza od lat był nakierowany na to, żeby dbać o to bezpieczeństwo. My jako Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego też bierzemy w tym udział, wspieramy się nawzajem. No i wiele, wiele fajnych pomysłów dzięki tej współpracy jest wprowadzane w życie. Europa 112 zajmuje się bezpieczeństwem. Głównym celem fundacji jest daleko idąca promocja bezpieczeństwa. Beneficjentami są mieszkańcy, uczniowie, młodzież. Polega to na tym głównie, że my chcemy podnieść świadomość uczestników naszych szkoleń o bezpieczeństwie, o zagrożeniach w zakresie edukacji ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i głównie w zakresie terroryzmu. To są praktyczne zajęcia prowadzone przez byłych pracowników GROM-u, na przykład jeśli chodzi o te terrorystyczne. W sytuacji ataku terrorystycznego istnieje kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w ochronie Twojego życia i życia innych osób. Unikaj paniki. Opanowanie umysłu pozwoli Ci lepiej ocenić sytuację. Jeśli jesteś w strefie, która wydaje się być celem ataku, staraj się szybko oddalić od tego obszaru. Natychmiast skontaktuj się z odpowiednimi służbami bezpieczeństwa, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Jeśli nie możesz uciec z miejsca ataku, staraj się znaleźć bezpieczne schronienie. Wybieraj miejsca, które mogą chronić Cię przed pociskami i odłamkami. Wyłącz telefon komórkowy i zachowaj ciszę. Nie przyciągaj niepotrzebnej uwagi. Rób, co Ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom. Siedź spokojnie na miejscu i czekaj na pomoc. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia. Pamiętaj, że w sytuacji ataku terrorystycznego Twoje bezpieczeństwo i życie są najważniejsze. Jeżeli my ochronimy jedno czy dwoje dzieci przed wypadkiem, to uważam, że to jest bardzo dużo. Fundacja Europa 112 co roku składa projekty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uzyskując niemalże 90% dofinansowania na realizację swoich kampanii. Dzięki właśnie temu dofinansowaniu istnieje możliwość tak szerokiej pojętego bezpieczeństwa, czy to młodzieżowych dużym pożarniczych, czy mieszkańców. Zrealizowano ze środków samorządu województwa mazowieckiego.